dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina. Czy ksiądz wie, że dzisiaj jest Wigilia? Od samego rana. Już nie mogę się doczekać, że zaczniemy ubierać choinkę z księdzem Krzysztofem. Ja też! Mamy taki zwyczaj, że ubieram ją zawsze w Wigilię. Od samego rana już szykujemy bombki, ale dzisiaj jest warunek. Najpierw kakao, najpierw historia biblijna, a potem do ostatnich prac. Niesamowite rzeczy. Będziesz pomagał mamie w przygotowaniu jakiejś wieczerzy wigilijnej? Będziesz coś tam gotował w kuchni albo cokolwiek robił? Czy tylko choinkę ubierzesz? Nie, ja już mamie pomagałem lepić uszka, które już mamy przygotowane. To może ja sobie przyjdę z księdzem Krzysztofem na przykład jutro albo w drugi dzień świąt do was? Muszę zapytać mamę. To zapytaj mamę. Ja powiem księdzu Krzysztofowi, pewnie się ucieszy. Co? Tak, a on bardzo lubi barszcz. Zawsze mi on opowiada, że to jego ulubiona potrawa wigilijna. Niesamowite. Mi nigdy tego nie powiedział. Ale dobra, mniejsza z tym, słuchaj Dominik, dlatego że dzisiaj musimy powiedzieć sobie rzeczy ważne, a z tych bardzo ważnych rzeczy to żadnej postaci dzisiaj już nie poznajemy, tylko od razu słuchamy, jak to miało miejsce wtedy w Betlejem, co się tam działo, co aniołowie robili, co robili pasterze, co robiła Matka Najświętsza z Józefem, co się w ogóle tam wtedy wydarzyło. O tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj posłuchali w Wigilię, przygotowując się do jednych z najważniejszych świąt, jakich mamy, które będą jutro, czyli do Bożego Narodzenia. To otwieramy fragment z Biblii i słuchamy, co się wtedy w Betlejem działo, ok? No to proszę bardzo. Z Ewangelii Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę, leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Ja ci powiem, Dominik, że to, co mnie najbardziej urzekło w tym fragmencie z Biblii, to to, że jak pasterze dowiedzieli się od anioła, że w Betlejem urodził się Pan Jezus, poszli, zobaczyli i faktycznie na własne oczy przekonali się, że to się dzieje, to postanowili tego nie zatrzymywać dla siebie, tylko głosili to dalej. I dzisiaj chciałbym cię zachęcić do tego, żebyś był takim świadkiem narodzin Pana Jezusa. Jak zobaczysz, że Pan Jezus się rodzi, to żebyś nie bał się o tym mówić. Może ktoś nigdy od nikogo nie usłyszał w czasie świąt Bożego Narodzenia: urodził się Pan Jezus, bądźmy szczęśliwi, tylko po prostu święta, siedzieliśmy sobie przy stole wigilijnym wcześniej, później w pierwszy dzień świąt, w drugi poszliśmy do kościoła i tyle. Ale może nikt nigdy nie rozmawiał w domu o tym, jak to było, może nikt nigdy nie otworzył Biblii i nie komentowaliś sobie tego fragmentu z Biblii o Bożym Narodzeniu. Chciałbym, żeby właśnie dzisiaj
po tych latach spróbować to zrobić. Otworzyć sobie fragment z Biblii i porozmawiać troszkę o tym wydarzeniu, okej? Okay? Mhm. A wiesz co, tak dzisiaj jak się to kończy już wszystko, te nasze spotkania, to może byśmy troszkę podziękowali. Co ty o tym myślisz? No jasne. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować z Dominikiem wszystkim, którzy oglądali nas, poznawali z nami postacie biblijne, którzy chcieli się formować przez te postacie biblijne, robili zadania, wysyłali wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani do tego, że mogły te odcinki powstawać, mogły się pojawić na internecie, że były przygotowane i że wszystko tak super się działo. Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Wam, dzieciaki, rodzicom Waszym, że Was budzili rano, że robili Wam kakao. Komu chciałbyś, Dominik, podziękować? No ja to najbardziej bym chciał podziękować księdzu Marcinowi, bo dzięki tym wszystkim historiom to dzisiejsze opowiadanie, jak czytaliśmy, ono było dla mnie już takie zrozumiałe, bo myśmy wiedzieli chyba już wszystko, dlaczego Pan Jezus musiał się urodzić, o ludziach, którzy zapowiadali Jego przyjście, o tych nawet, o którym przyjście Pana Jezusa się nie podobało. Wszystko było powiedziane. Także bardzo, bardzo księdzu dziękuję. Myślę, że dzieciaki również są wdzięczne. To teraz wszyscy razem do księdza Marcina sprzed swoich komputerów. 3, 4. Dziękujemy! Ja myślę, że to samo dziękujemy należy się Tobie, bo gdybyś nie Ty, gdybyś nie był chętny być z nami przez te 20 kilka dni, gdybyś nie chciał spotykać się, nie chciał wstawać rano, no to ja bym sobie tutaj sam siedział, nie miałbym pewnie kakao, nie miałbym do kogo mówić, nie miałbym z kim rozmawiać, rozmawiałbym tylko z dzieciakami, których tak naprawdę nie widzę, ale wierzę, że oni oglądają nas. Więc gdybyś nie Ty, Dominik, to na pewno by się to wszystko też nie zadziało. Więc myślę, że dzisiaj wszystkie dzieci też przed Waszymi komputerami, telewizorami, telefonami wielkie dziękujemy dla Ciebie, Dominik. Dzięki. Wiesz co, jeszcze pytania. Pamiętasz, że kiedyś mieli nam zadawać pytania właściwie Tobie osoby i na dwa pytania chciałbym Ci odpowiedzieć. Dobra. Właśnie ja chciałem księdzu te pytania powiedzieć. Jedno właściwie to pytanie było chyba do mnie. Ktoś zapytał, dlaczego w Biblii było powiedziane, bo ktoś o tym mówił, że Jezus ma na imię Emanuel, ale przecież tak naprawdę ma na imię Jezus. No to ja Ci powiem, Dominik, że w Biblii imię oznacza zadanie. Kto ma imię jakieś, to znaczy, że ma też zadanie do spełnienia. I Pan Jezus jako Mesjasz w Biblii był nazywany pod różnymi imionami, po to, żeby pokazać, jakie będzie miał zadania do spełnienia. Emanuel oznacza Bóg z nami. Jak się Pan Jezus rodził, to nie tylko patrzymy na Niego, że to jest człowiek, ale właśnie to, co żeśmy poznali w tym tygodniu, jest też prawdziwym Bogiem. I dlatego nazywamy Go też imieniem Emanuel, Bóg z nami. A drugie pytanie, jakie tam było? A drugie pytanie to... Wojtek się mnie pytał, na którą chodzę na mszę świętą, bo on mówi, że nigdy mnie w kościele nie widuje. Wojtku, ja tak się rozpędziłem w tych roratach, że chodzę na 6:30. Wstajesz tak wcześnie rano? Tak, bo nie mogę spać. Po 5:30 zawsze dzwoni budzik i idę do kościoła. Ale w tą niedzielę Ci się przysnęło troszkę, ponieważ na internecie pokazał się filmik, jak śpi. Cicho! Mógł ksiądz o tym nie mówić. A, no właśnie. A, jak ktoś nie widział, to zachęcam, żeby zobaczyć, jak Dominik sobie smacznie śpi. Tą jedną niedzielę postanowił, że sobie dłużej pośpi. Nie? Wydało się, Dominik, że czasami lubisz trochę dłużej pospać. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za ten czas, który spędzaliście z nami. Chcemy Wam życzyć pięknych świąt, radosnych, szczęśliwych. Niech Pan Jezus nie tylko rodzi się w Betlejem, w żłóbku, w jakimkolwiek kościele, ale niech rodzi się w Waszych domach, w Waszym sercu, między Wami a rodzicami, a rodzeństwem, a dziadkami, Waszymi przyjaciółmi, kolegami, wszystkimi, których znacie. Bądźcie szczęśliwi, radośni i to, co żeśmy poznawali w czasie naszych rorad, możecie zawsze do tego wracać, możecie sobie te odcinki jeszcze raz oglądać i starajcie się, my z Dominikiem też,
te treści sobie przyswajać, przypominać i jeszcze bardziej stawać się świętym. Chciałbyś coś, Dominik, życzyć tym, którzy dzisiaj z nami są i oglądają? Ksiądz już wszystko powiedział. No to żegnamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wigilia, piękny dzień. Pomóżcie rodzicom, żeby sami wszystkiego nie przygotowywali. Może ktoś weźmie przykład z Dominika i ubierze dzisiaj choinkę. A my pędzimy na ostatnie w tym czasie rorad naszych kakao. Do zobaczenia za rok. Mamy nadzieję już w kościele. Cześć! Cześć! Dominik, znowu zapomniałem o czymś ważnym. Oś, chyba mam sobą pamięć w tym tygodniu. A wiesz, o czym zapomniałem? Tak, przecież faktycznie! Zapomnieliśmy powiedzieć dzieciakom, co, gdzie i kiedy z sercami, które wykonywały przez cały ten czas. No właśnie, nagrody! Otóż nagrody będziemy losować 27 grudnia w niedzielę, czyli po świętach, po mszy świętej o godzinie 11 w kościele. Kto nie będzie mógł przyjść, niech sobie włączy internet, włączy sobie telewizję i ogląda. Kto będzie, to sobie na bieżąco odbierze nagrodę, a kto nie będzie mógł, to w czasie, kiedy będzie mógł, przyjdzie sobie do kościoła i odbierze nagrody. Nagrody będą losowane dla każdej osoby, która poprawnie odpowiedziała na pytanie i wysyłała odpowiedzi. Codziennie jedna osoba. Plus dodatkowo 3 specjalne nagrody dla osób, które poprawnie odpowiadały na pytania i z tych wszystkich wylosujemy dodatkowo 3 nagrody. Będzie je można odebrać w niedzielę albo jak ktoś nie może, to w inny dzień. Ciekawe, czy Dominik tam będzie wśród nagrodzonych. A mam nadzieję, że tak. Ja mam nadzieję, że na pewno. Dobra, lecimy na kakao. Lecimy, cześć!